Hi YouTubers, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś kolejny Insta test, długo wyczekiwany. Dziękuję za mnóstwo komentarzy, mnóstwo lajków pod poprzednim filmikiem. A dziś, jak widzicie, mamy już ananasa, więc zobaczmy najpierw film. Okej, okay, więc sprawdźmy, czy to się uda. Zaczynajmy, wytniemy tego ananaska i ja myślę, że to jest... To po filmie widać, że to jest prawdopodobne, ale zobaczymy, czy to jest łatwe. Okej, okay, więc odetniemy tutaj końcówkę. O! Tak, odcięliśmy ją chyba trochę za... O nie, stoi, trzyma się. Teraz kroimy całość. A mamy, widzę, że dojrzałego ananaska. Okej, okay, więc wytniemy tutaj sobie ten paseczek górny, jak było widać na filmie. Tylko nie możemy go przeciąć, tak? Ja sobie tutaj nacinam tak mniej więcej, żeby łatwiej mi było kroić. Wbijamy nóż, uważajcie, żeby sobie nie przeciąć łapy. To jest po prostu mięciutkie, więc delikatnie kroimy na drugą stronę. Nóż wbijamy. Jak widzicie, ten nóż co mam, on jest taki dosyć giętki. Jest takim cieniutkim nożem, możecie sobie tutaj wykroić taką łódeczkę. I do końca. I później do góry. Teraz dwoma palcami wypychamy to. Widzicie, łatwo wychodzi. Jest. I teraz sobie przetniemy to w paseczki. Teraz zapiemy nożem, żeby nam to się nie rozwaliło. I wciśniemy to z powrotem do środka. Super, udało się. Więc teraz naprzeciw wypychamy jedną część na przeciwną stronę. Wow. Patrzcie, jak świetnie to wygląda. Okej, okay, moi drodzy, zobaczcie sami, że to świetnie się udało. Naprawdę, ja zawsze wiem, że wy się cieszycie z tego, jak coś się udaje. I właśnie to się udało. To jest idealny pomysł na jakąś imprezę, melanż z ziomkami i wiesz, wciskasz ananasa. Ja bym jeszcze tutaj wcisnął jakieś patyczki, wykałaczki do tego, żeby po prostu się nie ubrudzić. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapeczkę w górę, wpalacie na mojego Facebooka, Instagrama i oczywiście dajcie znać w komentarzach, jaki film mam przetestować w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, liczymy!